told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Siemanko w lesie. Biwakujemy dzisiaj grubą ekipą dwuosobową plus wszystkie dziki, łosie i jenoty. Tu będzie kiedyś nasze obozowisko. Ale to już chyba zobaczycie rano. Dzień dobry. Witamy z samego rana. Jest godzina w pół do pierwszej. Witamy z Bushcraftu. To jest Bushcraft. Powiedzieli, żeby nie robić ogniska. Chyba, że dla kota. No to zrobiliśmy dla kota. Ognisko dla kota. I tam są kiełbasy, ale kiełbasy są dla nas. Także tak się to prezentuje. I zaraz po zjedzeniu idziemy spać. Panie Tomaszu, kiedy ostatnio były takie rzeczy? O kurwa. To jest chyba pierwszy raz? No takie dokładnie pierwszy raz, ale podobny wypad tego typu. Z 3 lata temu. No. Zasiedzieliśmy się niestety. Ale nadrabiamy. Mało widać, ale ogólnie jest. Tam wisi takie coś wiszące. Taki daszek. Tu jest gniazdo. Gniazdo Tomasza. A tu jest pasza. Siemanko, po poranku. Tu jest takie obozowisko. Coś tam się udało rozłożyć w nocy. Tu jest Tomasz, spragniony kontaktu ze światem. Z żoną. Tu jest pozostałość po naszej wczorajszej imprezie. Tak to się prezentuje. Panie, co to będzie? Smażonka. Smażonka? Mhm. A kury się nie są? Panie, naniosły. Ajajaj. Tam się tymi pieczątkami nie sugerujcie. To są prawdziwe jaja jastrzębia. Prawdziwy bushcraftowiec widział jastrzębia.
bo prawdziwy bushcraftowiec je tylko rzeczy z lasu. Panie, słuchajcie. A co to za papierowy ręcznik? Oby był leśny. Tak, z drzewa. Z drzewa, no dobrze. Tu już się kawa zrobiła. Oczywiście nie, żeby to była rozpuszczalna kawa. Rano goniliśmy tego lisa. Co z ratowaka? No. Jak wysrał, to się pozbierało. Ususzyło na słońcu. Sprażyło. Zmieliło. Oczywiście tylko naturalnie, dwoma kamieniami. Jest. A że nie widzicie tam fusów i od razu jest biała. To jest po prostu no, magia. Ale dobre. Czy mógłbym prosić chleb? Weź se nóż do chleba. Proszę. Stresujesz mnie przy krojeniu chleba i potem mnie wychodzi kujo. Panie! Jest lepszy. Tylko prawdziwy bushcraft. Wiecie, jaki jest najprostszy sposób na zrobienie wypicie kawy w lesie? Teraz już wiecie. Prawdziwa jajecznica z prawdziwego lasu. To jest oczywiście nie kiełbasa, tylko mięso ze zwierza. Z czego to było dzisiaj? Kuropatwa. W prawdziwej jajecznicy leśnej ważne są proporcje. Trzeba zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, wszystkim było miło. I musi być pół na pół jajka i mięsa. I tu jest ideolo, panie. Dziękuję. Również dziękuję. No jest wspaniale. Podążając szlakiem Bawarii, dotarliśmy w tutaj wspaniałe miejsce. Obozowisko opuszczone. Żeby potem nie było hejtu, to nie my tak rozstawialiśmy, to już tu było. I raczymy się teraz wspaniałymi smakami z natury. Wspaniale, by coś to jest godzina. Patrzcie. 8:57. Późno. Oczywiście na deser nie może zabraknąć czegoś pysznego. To jest tutaj regionalny wypiek
Znaczy, znaleźliśmy to, leżało. To są dary lasu. Dary lasu. Jeszcze dobre. Widzieliście ostatnio na Facebooku takie, jak ja to nazywam, zawiesie do srania w lesie? Takie specjalna uprząż, żeby się zawiesić podczas dwójeczki. To nie trzeba kupować tego jak coś. Wystarczy taśma. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo nie próbowałem jeszcze, dzisiaj nie było dwójeczki. Prawdopodobnie taśma z hamaka wystarczy do tego. Jak ten gościu to robił profesjonalnie. Teraz jest te ostatnie oczko. Panie. Nie jest może tak wygodne, może się komuś wpijać w tłuszczyk, ale... Wakacje z dwójką jak nic. No i taki to jest bushcraft z nami. Bushcraft w kanale, w takich okolicznościach przyrody. Szanowne Państwo, kochani moi. Także tego. Dawno nie było odcinka bushcraftowego. Leśnego, włóczęgowego, a dziś jest właśnie taki odcinek. Właśnie taki. No i podsumowując, co można powiedzieć, że było fajnie i ogółem całe te. Jesteśmy daleko od cywilizacji, także trzymajcie kciuki. Jak się nie zgubimy, to będzie filmik. Jak to widzicie, to znaczy, że nas uratowali. Pozdro, Narka. Do widzenia, panie Tomaszu. Dlaczego go się nie da zabić? Krzyżak sarni? Na człowieku? Za debil. Patrzcie, jak Tomek ukroi kromkę, to nie ma wuja we wsi. Na bogato musi być. Panie, idź pan stąd. Ciąży pan do mnie, mówisz. Daj go do jajecznicy. Panie, weź to wyłącz, bo to kopcz. Ale to musiałam pięknie chrapać. No. Jakżeś myślał, że dziki idą, kuźwa. Taki wspaniały nożyk Wiktor Nierdzewka. Wiktor Nierdzewka to jest jak Wiesław Szywka. No tak. Mówisz, czy żyje jeszcze w ogóle? Wiktor Nierdzewka? Chyba już nie.
A tam właśnie coś się pochorował. A Wiesław i... Wszywka też nie. A co ty robisz z tą patelnią? Tam do zmywarki daj. Tak się prezentuje obozowisko. Z tej strony co? O kurziwo. Proszę nie przeszkadzać. Mogę tam, nie? Panie, gdzie tam do śmieci? Trzeba umyć w rzece, schować do szuflady. Może się kiedyś przyda. No wiem, mam całą szufladę takich rzeczy. Było bardzo fajnie. Często piszecie do nas w listach. Pieczywo, pomidor malinowy, jajka, kiełbasa. Gościu, zamknij kanał i weź się do roboty.